Wspaniała wiadomość dla milionów pracowników. Oto, kto dostanie w listopadzie więcej pieniędzy. Miliony pracowników w Niemczech już w listopadzie otrzymają tzw. dodatek świąteczny, będący swoistym prezentem przed Bożym Narodzeniem. Pieniądze wpłyną na konta wraz z miesięcznym wynagrodzeniem. Zastrzyk finansowy otrzyma co drugi pracownik w Niemczech. Według ekspertów to najbardziej wyczekiwany dodatek w roku. Według danych Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych, aż 54% pracowników w Niemczech otrzymuje te premie corocznie. Szczególnie ci zatrudnieni na podstawie układów zbiorowych mogą liczyć na dodatkowe świadczenia na swoich kontach, co stanowi swoiste uznanie ich wysiłku i zaangażowania. Warto zaznaczyć, że wysokość dodatku zależy głównie od branży zatrudnienia, co sprawia, że pracownicy różnych sektorów mogą otrzymać zróżnicowane kwoty premii bożonarodzeniowej. To z pewnością wsparcie finansowe, które wprowadza w świąteczny nastrój już na początku listopada. W przeszłości pracownicy otrzymywali 100% miesięcznego wynagrodzenia w ramach premii świątecznej. Dziś firmy zazwyczaj decydują się na specjalną wypłatę w wysokości od 45 do 90% przeciętnej wypłaty. Jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny w połowie listopada 2022 roku, średnia wysokość dodatku świątecznego w Niemczech wynosiła 2747 euro. Ze względu na zróżnicowane umowy zbiorowe, płatności prezentują się bardzo zróżnicowanie. W badanych umowach premie bożonarodzeniowe mieściły się w przedziale od 5504 euro w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego do minimalnej wartości 327 euro, którą otrzymują pracownicy tymczasowi. Niestety, dodatek świąteczny nie jest premią gwarantowaną przez prawo. Zasadniczo jest on wypłacany w branżach, w których prawa pracownicze i wysokość miesięcznego wynagrodzenia określają zbiorowe kontrakty pracy lub umowy zakładowe opracowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi.